Siemano ludziska, z tej strony Przemek Sprytny i witam was w czwartym odcinku kariery Arsenalem Londyn w FIFA 16. Rozpoczniemy od meczu wyjazdowego z drużyną Crystal Palace. Gramy na wyjeździe, zobaczymy czy to będzie trudny teren do zdobycia. Jak się okazuje, tak źle nie było, bramki dla naszych zespołów zdobywali m.in. Hector Bellerin, co mnie cieszy, bo inwestuję w tego zawodnika, by on po prostu starał się być coraz to lepszy. Mario Götze również dołącza do tego grona zawodników, w których chcę zainwestować. No i teraz tak w przyspieszeniu widzicie m.in. jakimi zawodnikami się interesuję. Chwalę mój klub przed starciem z drużyną z Liverpoolu. Ten mecz za moment będziecie mogli obejrzeć. Na zawodników, którzy nie mają szansy przebić się do podstawowej jedenastki, wypożyczam, tudzież sprzedaję, być może również do tego grona dołączy Mikel Arteta, 33-letni zawodnik, no ma strasznie dużą konkurencję w środku pola, dlatego wolałbym dać mu jeszcze możliwość pogrania w tych ostatnich latach jego kariery w innym zespole. Szukam młodzików, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Bielik póki co wypożyczony, no mam nadzieję, że tam ogra się i być może jego ocena ogólna wzrośnie, a my tymczasem przenieśmy się do meczu z Liverpoolem. Gramy u siebie, także kibice są głodni bramek, są głodni zwycięstw i punktów w lidze, bo no cóż, kto by nie chciał po prostu, by jego drużyna, ukochany klub, wygrywał i to z najlepszymi drużynami w lidze. Skład za moment będziecie mogli zobaczyć w podstawowej jedenastce, między innymi takie gwiazdy jak Santi Cazorla, Petr Cech, Mertesacker i Mesut Özil oraz Danny Welbeck. Reszty zawodników za moment będziecie mogli ujrzeć, no my na pewno będziemy musieli uważać na Daniela Sturridge'a. A jeśli chodzi o pierwsze akcje w tym spotkaniu, no tam niestety należy do drużyny Liverpoolu, ale strasznie myli się pod naszą bramką, pod naszym polem karnym Anglik Sturridge, który uderza tuż obok bramki, nie wiem czy ta piłka jeszcze musnęła w słupek, ale kolejna okazja to już 22 minuta strzału Mesuta Özila, no niestety zbyt lekki i bramkarz bezproblemowo paruje to uderzenie na rzut rożny, a więc nadal mamy 0-0, kolejna okazja dla naszego zespołu, znów w roli głównej Özil. Özil wypuszcza sobie mocno piłkę, przechodzi do pola karnego, uderza, ale jego strzał zablokowany, a Welbeck po prostu nie zorientował się, gdzie spadła piłka, no i nie oddał uderzenia na bramkę rywali, a więc po 45 minutach gry jest bezbramkowy remis. Niezbyt ciekawe widowisko, kibice na pewno chcieliby zobaczyć tutaj piękniejsze wydanie futbolu, być może będzie to miało miejsce w drugiej części tego meczu. My oczywiście dajemy szansę zagrania innym zawodnikom i tak w miejsce Coquelina wejdzie Mario Götze. Następnie jeszcze jedna zmiana przydałaby się w naszym zespole i będzie to Marek Reus, Marco Reus, który zastąpi na prawym skrzydle Theo Walcotta. Zobaczymy jak sprawdzi się duet Sanchez-Reus na skrzydłach. No, mam nadzieję, że dobrze i to jest jeden z tych meczy, gdzie liczę na geniusz właśnie tego oto pana i w sumie Mesuta Özila także, a Coquelin no tutaj zbytnio nam potrzebny nie był. Co się dzieje w 51 minucie? Sami widzicie. Karny z kapelusza, bo inaczej tego nazwać nie można. Sam byłem zdziwiony, że sędzia to zagwizdał, no ale takie sytuacje trzeba wykorzystywać. 1-0 po rzucie karnym wykonanym perfekcyjnie przez Santiago Cazorla. Hiszpan nie dał szansy Belgowi, który bronił słupków i dostępu do bramki drużyny Liverpoolu. Numer 19 na plecach, zapamiętajcie go to, bo ten zawodnik jeszcze się nam pokaże, a tutaj świetnie pokazał się strzałem z dystansu Mario Götze, no ale strzał, mimo że dobry, to jednak niecelny. No i Mignolet tylko i wyłącznie mógł obserwować jak piłka leci obok niego. Kolejna akcja to minuta, zaraz wam powiem która, bo jak widzicie jest to skryte, ale Marek Reus, tym razem on wywalczył dla nas rzut karny, czerwona kartka dla Alberto Moreno. No i ponownie do tego stałego fragmentu gry wyznaczony został Santi Cazorla, jednak ja postanowiłem dać szansę zdobycia gola Marco Reusowi i ten robi to w sposób idealny. 80 minuta, mamy 2-0, no i teraz już nic nie powinno nam stać na przeszkodzie, by zgarnąć ten komplet punktów po 90 minutach gry. No ale jeszcze 10 minut przed nami, także zobaczymy, czy drużyna z Liverpoolu będzie teraz starać się
jeszcze bardziej atakować. No a my te ataki będziemy musieli jak najbardziej niwelować. Mario Götze, 84 minuta, mógł tutaj podawać na Dudouelbeka, jednak postanowił sam wykończyć akcję, co mu niezbyt dobrze wyszło. 90 minuta, doliczony czas gry, uderzenie Alexisa Sancheza, sparowane przez Mignoleta i tak właśnie kończy się ten mecz. Wygrywamy 2-0, kolejny na wyjeździe również wygrywamy. No i cóż, przechodzimy do naszego biura, tam czekają nas ciekawe oferty młodych zawodników. Jeszcze jedno spotkanie za moment chyba sobie zasymulujemy, które rozgrywane będzie z Newcastle. No dużo jest naprawdę tych młodych talentów, ale no ja nie mogę zapomnieć o tym, że wśród moich zawodników jest również sporo młodych graczy, którzy chcieliby w podstawowej 11 się znajdować. Remis 0-0 z Newcastle, pierwszy remis w tej serii, także no mam nadzieję, że przez ten remis nie stracimy pozycji lidera, chyba na którym się znajdowaliśmy obecnie w lidze angielskiej. Jeśli chodzi o okienko transferowe, no teraz ma miejsce ostatni dzień tego okienka, ostatnie 7 godzin pozostało. Arteta tutaj negocjuje kontrakt z innym klubem, ale w ostateczności postanowił zostać w naszym zespole, nie chciał odchodzić do innego klubu, także ja nie będę mu tego utrudniać, jeśli chce zostać i wspierać naszą drużynę mentalnie, czemu nie? I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco, no i w kolejnym odcinku będą czekać na was kolejne spotkania, między innymi zagramy sobie na pewno jakiś jeden mecz w lidze. Mam nadzieję, że z jakimś dobrym rywalem. Widzę, że kolejne spotkanie będzie rozgrywane ze Stoke'iem u siebie. No i to ten mecz wygrywamy, a kolejny to już raczej będzie większe wydarzenie, bo widzę, że jest tutaj zapowiedź tego meczu i to będzie mecz właśnie przeciwko Chelsea, Londyn, odwiecznemu rywalowi, jeśli chodzi o nasz zespół. Także to wszystko czeka was w kolejnym odcinku. Nie chciałem prowokować, no nie taki trener ze mnie, aby na tym polegać, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!